Wielki brat wita w ciężkich czasach pogoni za pieniędzmi. Każdy z was miał 5 tysięcy BB na początek, niektórzy je zainwestowali, niektórzy nie. Bank Wielkiego Brata postanowił, iż pierwszy dzień transakcji gotówkowych rozpocznie się z kwotą 2000 BB. Ustalcie cennik usług, pamiętając o podstawowych prawach wolnego rynku. Cenniki powinny być sporządzone w sposób jasny, klarowny i znajdować się w widocznym miejscu. Jaka Monika? Czy wam się coś... Klaudia, Iza. Mama, Morda. Daj, gdzie jest Jaś? No to ja wezmę to przecież. Założycie noże też 10. Ty 2000? Jakie 10? Co? Ty 2000 masz. Ale nie, chodzi mi o ten. Sylwia, a za użycie czajnika, łyżeczki i kubka... Ale co? No przecież nic nie używam. 10 to 30 ja. Nie, no raz za wszystko 10. Aha. Użyłem jeszcze przed tym. To już ci do mnie, za wszystko. Wszyscy takie same ceny? Ja, wszyscy takie po 2000? Nie, wszyscy mamy takie same ceny, 10 zł. Napisz to też sobie. 10 zł, a Marcin ma 2000 dzisiaj, a jutro może mieć 5. Sylwia, masz dycha. Dobrze, że chleb jest krojony i parówki. To. Od teraz się liczy, tak? Chcesz? Ej, trzeba, idę się do kibla. Ach, to głupie jest, jak się głupio czuję. Ja się głupio czuję przy czymś takim. Ale Wielki Brat mnie nie sprowokuje. Jest Izabela, nasza pierwsza zarobiona dycha. Where are you? Ej, na dobrą sprawę mamy najlepszy biznes, tak. Bo my możemy zrobić wszystko, a oni tylko ten. Wiesz, co mi chodzi? Ej, ale ustalamy, ej, słuchaj, Iska, ale ustalamy, jeżeli ktoś tobie albo mnie podniesie, to wtedy tej osobie też podniesiemy, tak żeby było porówno. Oczywiście. Nie, szkoda wszyscy mi, zapłacili? Szkoda mi księdzków. Sylwia zapłaciła? Jesteś okropny, no. Biznes jest biznes, kochajmy się jak bracia, liczył się jak Żydzi. Ty masz 10 tysięcy za kuchnię. Bo ona mówi... Jakbyś tak chciał za kawę zrobić łyżeczkę, może to masz 10 tysięcy, plus wyjdziesz i potem pójdziesz na kanapkę, co mam 20 tysięcy za kuchnię. Ja nie mogę wyłazić ze śmiechu. Ty, ale bo on sobie wziął ten. Najpierw, a czemu dała ci 10? Najpierw 2000. No wiem. Ja coś wiesz, oczywiście parsknąłem tam, co nie? Mówi, uważaj, bo zaraz może być 5000. Mówię, ej, co ty się będziesz rozdrabniać? Walnie od razu 10. No i ja patrzę teraz 10 000. Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl